Cześć, dzień, dobry, dzień, dobry, witam na kanale Linuxa. E, słuchajcie, no jest gruba, trochę gruba sprawa, zaczęło się to wczoraj, znaczy zaczęło się od paniki wszędzie, że jest dramat z pingwinem, dziura i tragedia i w ogóle. Okazało się, że jest ciężko i że dotyczy to przede wszystkim serwera CUPS, czyli obsługi drukarek, ale uwaga, e, słuchajcie, ci, którzy nie mają drukarek też mogą tym być dotknięci. Tu nie chodzi o serwery, tylko chodzi o, głównie o komputery domowe. Cały Linux, praktycznie cały Linux, BSD, Linux, Unix, Solaris i MacOS, prawdopodobnie także. W tym filmie postaram się mniej więcej nakreślić o co chodzi, jak sobie z tym można mniej więcej poradzić, bo całkowitej eliminacji jeszcze nie ma, a do kompletu jak coś zapraszam na mój film. Dzisiaj rano się pojawił około 9 na temat Jesieni Linuxowej konferencji, która odbędzie się. Za około miesiąc, ale myślę, że już warto sobie trochę informacji na ten temat pozbierać gorąco. Tam zapraszam do tego filmu. Koniec, krótki ma 5 minut. Dobra, a my lecimy z tematem tego CVE Cups, no bo jest średnio. W kilku portalach pojawia się informacja na temat możliwych problemów, znaczy eksploitu, można powiedzieć, tak, tak zwanego CVE w systemach Linuxowych. Wtedy jeszcze nie wiadomo, o co, o co w ogóle chodziło. Poszła dość duża panika i się okazuje, że aż tak bardzo zupełnie niepotrzebnie. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, z tego co wiadomo, y Problem dotyczy serwera drukarek CAPS, tak zwanego CAPS. To jest serwer drukarek albo usługa, która obsługuje drukarki w systemach Unixowych. Chodzi tutaj o BSD, chodzi o Linuxa, Solarisa, także macOSa. macOS prawdopodobnie też jest tym dotknięty. Ale jeżeli ktoś nie posiada drukarki, też taka podatność jak najbardziej może istnieć i może być jego system zagrożony. Jasne, słuchajcie, tutaj jest wiele czynników, które muszą się nałożyć do tego. Ja za chwilę wam się postaram o tym coś mniej więcej powiedzieć. Zrobiłem sobie też taką tutaj, tak by drukowałem. Tak, na sieci, na drukarce, kurde. Ale nie tej evil, tylko zwykłej słuchajcie taką skrótówkę. O co tutaj chodzi? Simon Mar Margaritelli to jest bodajże włoski badacz cyberbezpieczeństwa LT3-3 3 ponad 3 tygodnie temu, pracując u siebie tam na komputerze robiąc te swoje własne rzeczy zdziwił się, ponieważ odkrył, że coś nasłuchuje mu na tak zwanym porcie 6.1 u niego w komputerze, zaczął drążyć nie wiedział co to jest, tak okazało się, że jest to część, że jest to usługa caps browset Cubs browset Zaraz po stronie mam się tutaj coś pokazać. Caps Browset to jest usługa, która sobie siedzi, tutaj na przykład to jest Mint 22, on jest podatny na start, na dzień dobry. I tu sobie siedzi taka usługa Caps Browset, ona jest uruch uruchomiona i między innymi, używając tak zwanego serwe nie serwera, tylko usługi Zero Awaczy i jeszcze tam innej, rozpoznaje urządzenia, w sieci, jako na przykład drukarki, automatycznie je dołącza do naszego komputera. Dlatego czasami włącza się drukarkę. O, drukarka mi się pojawiła, jak fajnie! To jest między innymi zasługa Caps Browset. I najlepsze albo najgorsze jest to, że usługa ta i cała reszta tych usług robią to bez wiedzy użytkownika, czyli po prostu ty włączasz drukarkę, ona się pojawia w sieci, buch, jest gotowa do użytku. Okazało się, z tego co się doczytałem tutaj, tak, że niektóre podsystemy Cupsach, chodzi tu o Caps Filters Liby PPD, Lipscap, filters i jeszcze tam chyba jednej, bo ogólnie tych tak zwanych CVE dziur, na razie znanych oznaczonych 4, a tego ma być podobno więcej, bo nawet 6 albo 7. Zobaczymy co się będzie tam działo. W każdym razie one mają, może to nie są dokładnie dziury, ale mają takie podatności, iż atakujący, tak, albo ktoś tam może spreparować pik PPD, tak zwany, czyli ten, ten taki odpowiedzialny za dodanie nowej drukarki, i osoba załóżmy, atakująca twój system, może na przykład upotrzyć się pod tą drukarkę, którą masz już w systemie załóżmy, nie wiem, tam jakąkolwiek ona się tam nazywa, albo stworzyć inną i ta, swejko, ta fejkowa drukarka e, będzie w 100% pod kontrolą, można powiedzieć, tego atakującego. E, on pod tym plikiem PPD jest w stanie uruchomić właśnie ten serwer drukarkowy, niby drukarkę. Jeżeli ty, jako użytkownik, zlecisz ten, tej fałszywej drukarce, e, zadanie drukowania albo nie wiem, sprawdzenia tuszu czegokolwiek to ten fałszywy, ta fałszywa drukarka jest w stanie wykonać dowolne, dowolną komendę na twoim komputerze, po prostu, tak? Za pomocą tego można przejąć twojego kompa, jest jak najbardziej taka opcja. O co dokładnie chodzi, nie będę się rozpisywał, bo próbowałem to zrozumieć od paru godzin, ale nie jestem, bo to jest naprawdę dość skomplikowane rzeczy tutaj są opisywane i tak dalej, i tak dalej. Jasne, z tego co tutaj już wiadomo, to musi to być. Znaczy może być to wykonane na przykład albo atak wykonany z sieci lokalnej, czyli Lanu, tak? Jeżeli ty siedzisz z kolegami w Lanie, to któryś może ci zrobić niespodziankę, kukuł, tak? Ewentualnie jeżeli jesteś wystawiony, tak ja wiem. Nie będę mówił, kto by wystawiał kapsa na zewnątrz, ale słuchajcie, z tego co tutaj Simon ogarnął, tak, i inni badacze również, to jest podatnych, znaczy niepodatnych, znaleźli 70 do nawet 300 tysięcy hostów Linuxowych desktopów, które są na to podatne. Czyli mają de facto wystawionego kapsa na zewnątrz w jakiś tam po prostu sposób. Inna sprawa, że mogą być to hosty na przykład, bo są takie usługi czasami dla klientów robione w różnych marketach i innych dziwnych rzeczach, że ty przychodzisz, chcesz sobie coś wydrukować zdalnie, podstawiasz telefon, masz drukarkę, Bóg wysyłasz i ładnie sobie drukujesz zdjęcie za jakąś tam opłatą, prawda. To też się liczy jako ta, jako ta podatność, na przykład, jeżeli kaps jeżeli akurat jest wtedy używany, tak, w tych kioskach multimedialnych, to się nie ma śmiacia, tak. Do kompletu kwestia jest bardzo duża, jeżeli chodzi o firmy. Nie, przecież tam siedzi kilka, kilkanaście tysięcy pracowników, tak? no dobra, przesadziłem, ale kilka, kilkaset osób na przykład, mają niektórzy dostęp do drukarek, i jeżeli atakujący dostanie się do sieci firmowej, albo atakujący będzie ktoś z wewnątrz, no to temat jest załatwiony bo jeżeli będzie, będzie chciał to to bez problemu w ten sposób może ogarnąć jakieś tam komputery no a wiadomo jak ludzie pracują w korporacjach tak drukuj drukuj nie patrzą co to jest jak to jest tylko drukuj i koniec jest kaplica może z tego być tak słuchajcie rzecz jest jeszcze inna do kompletu niezbyt przyjemna ponieważ Tutaj Simon zgłosił temat ponad 20 dni temu. Zgłosił to do kilku, kilku tam instytucji, czy na jakichś forach, do innych badaczy. Zgłosił to także do kapsa i został całkowicie olany. Został po prostu, on tu się wyżala w niektórych swoich postach Jest tutaj jego olbrzymi post na ten temat: evilsocket.net. Ja go umieszczę pod filmem. Jak coś zapraszam do czytania. Jest naprawdę długi, opisuje tutaj wszystko od początku do końca, jak to znalazł. Co się robi i jak to ten. E, również napisał tutaj w pewnym momencie że zgłaszał ten temat, jak ja mówię, ze trzy tygodnie temu został wyśmiany, olany całkowicie. Słuchajcie o problemach z CVE, z nadawaniem CVE. Ja już mówiłem parę miesięcy temu, mówiłem o tym w newsach, bo były kurczę, były doniesienia takie, że ci odpo ludzie odpowiedzialni koderzy za CVE, za nadawanie CVE, mają to gdzieś albo po prostu zaniżają to CVE, albo nie zwracają w ogóle na to uwagi. Bo była dość gruba afera na ten temat. No i, te, i znowu, powiedzmy tam pół roku później jest dokładnie to samo. Gość został całkowicie wyśmiany, olany i tak dalej, i tak dalej. Yy, dlatego w końcu postanowił yy, za mniej więcej w tej chwili, tak? W tej chwili mamy, tury 27 chyba września, tak? Że w okolicach 6 października, potem bodajże 20 października on opublikuje te informacje dopiero później, tak? Natomiast okazało się że tutaj jeden z gości z Open Printing jak jaki pan Michael Sweet 17 godzin temu opublikował wszystkie informacje na temat tego, całą ich rozmowę i tak dalej, i tak dalej o tym błędzie, więc wtedy mleczko się wylało i można powiedzieć, że cały misterny plan poszedł do lasu, tak? Pana Evil Socket, gdyż on chciał to przedłużyć przedyskutować, jakoś uzgodnić no ale wszystko po prostu wyleciało do netu, no i temat się rozlał, tak, dość, dość konkretnie. Słuchajcie, no... Niby niektórzy będą sobie mówić tak że ej, ja mam nie wiem jakiś tam system X nie mam drukarki i mam spokój no dobra uruchom polecenie proste polecenie sudo systemctl status cups BROWSET uruchom to w terminalu jeżeli masz taką usługę że wygląda to tak jak u ciebie w mint znaczy u mnie w mincie to jest standardowy mint w tej chwili tak usługa jest załadowana enabled czyli jest uruchomiona przy starcie i aktywna to ten system jest podatny na to po prostu co należy tutaj zrobić jedną z rzeczy która jest zalecana to jest wydanie takiego polecenia system CTL disable odstęp kreska kreska nowcap Browset. to nam wyłączy całkowicie tą usługę disable to jest wyłączenie, a nowe. Teraz po prostu ona zostanie wyłączona. Robimy to tak, podajemy hasło. Capslock mi się kurde włączył, a ja na tym laptopie nie mam oznaczenia. Locka, makabra jest mała. I teraz, jak wydaliśmy to polecenie, to tutaj, gdzie to jest status, caps, bla bla bla, disable jest loaded, ale disabled, czyli jest spokój inactive, dead. I tu jesteśmy, można powiedzieć, bezpieczni, tak? Ale y, jeżeli, to samo druga sprawa, jeżeli na przykład, tak jak powiedziałem wcześniej, y, macie albo nie powiedziałem tego jeszcze internet, macie na przykład z Orange'a, tak? Światłowód, czy z NETI, czy z Playa, znaczy z tego, z jakimś telewizji kablowej, nieważne skąd, i nie macie zewnętrznego adresu IP, y, tak? Z, no, po prostu wykupionego zewnętrznego adresu IP, to też macie w miarę spokój, jeżeli o to chodzi, ponieważ wtedy działacie za nat NATem. To jest oddziela was od internetu. Po prostu z internetu się do was nie da teoretycznie dojść. Po prostu tu jest w miarę spokój, ale mimo wszystko zalecana jest, żebyście weszli na własny router albo na kompie na firewallu tutaj na przykład. Możemy dodać sobie na przykład taką regułę. Metoda odrzuć kierunek wy, czyli do nas z internetu, tak. Drukowanie caps i dodaj sobie taką regułę po prostu, bo tak, na przykład, ewentualnie możesz nie wiem, zrobić to sam jak chcesz, tak? Czyli nazywasz sobie AntyCaps, na przykład to jest zwykły przy... anti AntyCaps, no dobra, metoda odmów, znaczy odrzuć, najlepiej no, myślę, że odrzucać w protokół UDP, protokół UDP port 631 po prostu Dodaj i dziękuję, do widzenia w jaki sposób jesteś tutaj zabezpieczony, tak? Można to zrobić wiadomo z konsoli, jak ktoś chce i tak dalej, nie? Albo na routerze po prostu. Chyba, że macie tak zwanego NATA, no to wtedy tego tak mówię, jest spokój, nie? No to są dodatkowe zabezpieczenia, tak jak mówię, abyście byli w sieci i mieli, nie wiem, dziwnych z pół sieciowców, tak, no to któryś może odbić i zacząć sobie bawić się takimi rzeczami. Może wam nie narobi syfu, a może narobi, tak, to już różnie bywa. No i teraz wracając jeszcze do tematu tych, tych rzeczy wszystkich, tak, ja tutaj mam napisane, przełączę sobie na stronkę, ok. niech coś się wyświetla ładnego albo nieładnego. W sumie fajnie, 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 to jest jego GitHub. Jak ktoś chce, to może sobie to obejrzeć, bo naprawdę dużo ciekawych rzeczy ma. Tutaj przeczytam część jego wpisu dotyczącego właśnie tych, tego jak został olany. Tak, cytuję: "Dwa dni na badania, 249 linijek tekstu na w pełni działający exploit, 22 dni kłótni pretensjonalności, kilku prób gas, gaslightingu." rzeczy, które ostatnio czytałem, nawet nie masz pojęcia co to jest. Mniej lub bardziej subtelnych ataków personalnych, wycieczki personalne, dziesiątki maili i wiadomości, łącznie ponad 100 stron tekstu. Godziny i godziny i godziny i pieprzone godziny, to jest cytat. Nie wspominając o tym, że w jaki sposób jestem oceniany przez sporą społeczność infosek, która ma tendencję do mówienia o oceniania sytuacji, których po prostu nie zna. Zostałem odrzucony i zostałem niewysłuchany wtedy, no, dlatego też mówiłem już nieraz w filmie, za co zostałem też trochę zgnojony, o toksyczności społeczności linuxowej, którym niektórym osobom, za przeproszeniem, po prostu odbija. Mają tak zwaną palmę im bija do głowy. Być tak zwanymi bogami, nie wiadomo kim, że wow i w ogóle, jak on śmie w ogóle coś zgłaszać. Zamiast ruszyć, za przeproszeniem, cztery litery, tak, zobaczyć, co się dzieje, co to może być, to wszyscy gościa olewali. Jak to się może skończyć? No w tej chwili wiadomo, że ta luka jest niebezpieczna, bo jest, jest podatny REL również. Oni również na swoim blogu REL powiedział, że, że ich ten na Red Hat, tak? Rel Red Hata jest na to podatny. Teoretycznie nie w dobrym się konfiguracji, ale ogólnie jest, tak? Że Canonical również wydał teraz łatki, są wydane łatki, jeżeli chodzi o te rzeczy. Więc, więc tu nie ma co umniejszać, tak, że goś zrobił aferę. Wiadomo, że określenie CVE na 99 to może była przesada, ale facet nie jest aż tak obeznany w CVE, a gdyby został wysłuchany, jakoś odpowiednio przyjęty, uszanowany to, co robi, bo poświęcił na to kupę czasu i ta luka to może się, może się nie skończyć na kapsie i paru problemach, bo może być tego grubo więcej, nie wiadomo, nie wiadomo co jeszcze wyjdzie, tak, to został po prostu potraktowany jak kupa na pastwisku, tak? I, I niestety ja tu mówiłem o tym, że spora, spora liczba osób w społeczności luksowej dokładnie uważa się za bogów i nie ruszać, nie dotykać i RTFM, tak? I niestety to znowu wychodzi. No, miejmy nadzieję, że to się jakoś poprawi. Konajcie tą jedną głupią komendę i miejcie po prostu spokój. Już nie musicie, nie wiem, portów blokować i tak dalej, bo to jest ważniejsze dla ludzi, którzy mają home laby, mają własne serwery, mają jakieś tam rzeczy wystawione na świat i może zapomnieli, że o w mordę 61 by się przydało zablokować. Tak, bo tak. To się może zdarzyć, nie? Więc naprawdę, nie ma co robić paniki, tak? Bo mam nadzieję, że tym filmem nie zrobiłem wielkiej paniki. Będzie mi za chwilę zarzucane, że A, kurde, on się nie zna, nic nie powiedział i w ogóle. To macie internet, czytajcie po swojemu na swoje zrozumienie, bo naprawdę dużo jest informacji na ten temat od ludzi, którzy mają pojęcie i w tym Tutaj macie mapkę, jak najbardziej stany są podatne. To jest praktycznie cały świat i te dziury poznajdowali w całym świecie, już nie mówiąc o Rosji, Rosja, Chiny, Japonia, to, to naprawdę jest masakra mała, mała tak? I, I wiadomo, że nie ma co panikować, ja współczuję administratorom, bo, bo oni będą mieli chyba dość dużo zabawy, tak? Niektórzy tylko poprzełączają portę na przykład, ale, a jednak trzeba to wszystko po prostu wykonać. Po, Polska jest średnio jednak na czerwono, nie tak lejtowo, ale bardziej jest zaznaczona tutaj, nie? Więc, więc ten. Dobra, już kończę, nie będę, nie będę się rozgadywał, bo i tak po mnie pewnie niektórzy pojadą w komentarzu spoko. Może oni by zrobili lepszy materiał na ten temat i się tak wyprodukowali, że głowa mała. W każdym razie, tak jak mówię, nie każdy ewentualnie, który ma ochotę. Przeczyta sobie, czyta artykuły. Słuchajcie, kończę. Tak długo wyszło ponad 20 minut, no ale co ja na to poradzę. Jakoś wam to mam nadzieję, wyjaśniłem. Linki pod filmem jeszcze raz. Ci co wytrzymali do tej pory zapraszam ewentualnie do oglądania mojego porannego filmu z piątku na temat jesieni Linuxowej 2.024 Plug, plug, Polish, Lilux, user group! W końcu się nauczyłem wymawiać. Chłopaki tam robią robotę, są organizatorami tego m.in. po raz 20. od 2003 roku. Goście to po prostu ogarniają i ten, jakby ktoś zainteresowany, wszelkie informacje. Także pod filmem jest link do jesień. Jeś, jak to było linuxowa jesień24.org tu się na ekranie pojawi przepraszam jak głupoty czasami gadam tak. E, w każdym razie co widzimy się w następnym filmie mam nadzieję już niedługo trzymajcie się gorąco pozdrawiam Bartek cześć no i spokojnego drukowania przy okazji